this island feels right. And my instincts are usually pretty accurate when it comes to issues regarding the dinosaurs. So much of what happens on the islands is a secret. By necessity, yes, but this just feels like something else. Too cramped, too isolated. It's as if somebody is gathering up all the materials for a disaster. Tread carefully. I'm not sure what they were up to on this island. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Rekord i witam was w 14 odcinku Jurassic World Evolution. Jako że zaczynamy teraz nową przygodę na nowej wyspie Isla Pena, musimy tutaj tradycyjnie, żeby przejść do następnej wyspy, zdobyć 3 gwiazdki, dzięki czemu odblokuje nam się tutaj wyspa Isla Sorna. No ja niestety w jednym odcinku nie jestem w stanie tego zrobić inaczej. Może jestem w stanie uzyskać w jednym odcinku 3 gwiazdki w ciągu godziny, ale ja nie będę tutaj pełen satysfakcji w tym momencie, jak tego po prostu ten... Nie będę pełen satysfakcji. Dobrze, czyli możemy tutaj kontynuować naszą wtedy przygodę. A wracając tutaj do mojego mówienia, przemowy, to ja dopiero będę pełen satysfakcji w momencie, gdy osiągniemy 5 gwiazdek, no i oczywiście odblokujemy tutaj wszystkie punkty na maksa, no i przede wszystkim, co najważniejsze, jeszcze przejdziemy misję, które tutaj się znajdują. Wtedy dopiero będę szczęśliwy, jak przejdę po prostu na nową wyspę. Na razie co? Musimy się skupić po prostu na tym, co tutaj mamy. A więc ja tutaj myślę, że mogę sobie zacząć już od kategorii Suchominus mnie. Carnotaurus. Carnotaurus, tak. Carnotaurus mnie interesuje, ponieważ jeszcze go w swoim parku wcześniej też nie miałem, więc postanowiłem po prostu, że od tego sobie tutaj zaczniemy. A więc dobra, no to co, no pora tutaj zarabiać jakieś konkretne pieniądze trzeba, czyli no musimy, no przede wszystkim zaczniemy sobie od ulepszenia tutaj właśnie elektrowni, chociażby pod takim względem, żeby wytwarzała ona nam więcej prądu, a w tym momencie się tutaj zajmę na przykład budową jakiejś wylęgarni, na przykład dla jakiegoś naszego dinozaura, który już niebawem zagości w naszym parku. A więc zobaczmy, jak tu wygląda w ogóle moja mapa przede wszystkim. Jest bardzo trudną mapą. Na szczęście mamy tutaj, jak widzicie, już wylęgarnię, mamy pierwszy budynek, także myślę, że z tego na początek skorzystamy. Oczywiście tutaj też sobie wykorzystamy później tą przestrzeń na budowę innych budynków i innych zagród dla naszych dinozaurów. A więc dobra, pora chyba zacząć tutaj wylęgnięcie się pierwszego dinozaura, ale zanim jednak to zrobię, tutaj świadomość mi podpowiada, żeby po prostu ulepszyć naszą wylęgarnię, dzięki czemu będzie ona sprawniej funkcjonowała. Oczywiście to wszystko kosztuje. Kosztuje to prąd i kosztuje tutaj pieniądze. Więc no, jakiego pierwszego dinozaura byście chcieli zobaczyć? Przypuszczam, że mógłby to być pierwszy Tyrannosaurus, a więc takiego pierwszego Tyrannosaurusa sobie zainkubujemy, ponieważ mam największe szanse, że tutaj będzie to, ta operacja zakończy się największym powodzeniem. No i w pierwszej kolejności nic innego jak tutaj wydobywanie materiałów genetycznych z skał, jak i też tutaj sprzedaż wszystkich niepotrzebnych elementów, dzięki którym tak naprawdę my tutaj będziemy teraz zarabiali największe pieniądze. A więc dobrze, jedziemy z koksem, z całością.
Dobra, nasz tyranozaurus jest w inkubatorze, 15%, a więc myślę, że mogę tutaj sobie umieścić kolejną wieżę, czy wieżę. Umieścimy tutaj sobie kolejny taras widokowy, czy też galeria widokowa prawidłowo. No i co najważniejsze, musimy sobie jeszcze tutaj dorzucić karmik dla naszego tyranozaura. A więc sobie taki karmik 1-2 dorzucimy. No i czy to jest odpowiedni teren dla naszego tyranozaura, tego nie wiem. Dopiero się przekonamy w momencie, gdy taki tyranozaurus opuści swoją zagrodę. Jak ktoś tutaj bombarduje, jak nie telefonicznie, to SMS-ami. Ja sobie takie SMS-y jestem w stanie przeczytać. Dobra, wiadomość to przeczytałem, także myślę, że mogę teraz tutaj kontynuować. Dobra, czyli nasz korytozaurus ma już kompletny genom, czyli on już jest w 100% odkryty. A w tym momencie tutaj połączymy sobie drogą, ponieważ transformator sięga. No i co więcej, myślę, że możemy sobie tutaj wystartować już z kolejnym zadaniem z właśnie nauki, dzięki czemu przyspieszymy po prostu zysk, no i przyspieszymy tutaj proces całego wydobywania, znaczy zdobywania tutaj punktów z nauki, dzięki czemu uzyskamy nowe odblokowane, do odblokowania poziomy. Tak to wygląda. Dobra, ekspedycja właśnie powróciła, więc ja tutaj sobie jeszcze dodam szybkość ekspedycji, dwukrotna. No i jeszcze Big Day, czyli więcej po prostu będą w stanie zabrać. Dobra, czyli lecimy dalej z wydobywaniem materiałów do badań genetycznych. Teraz się jeszcze to wszystko pomieściło, ale przypuszczam, że za chwilę to już będzie z tym wszystkim po prostu problem, żeby to pomieścić. Jak widzicie tutaj kolejne sukcesy, jeśli chodzi o badania. Tutaj ekspedycje trwają i naprawdę bardzo szybko się za chwilę zakończą. Jak widzicie, pierwsze punkty już udało nam się zdobyć. Co więcej, chyba możemy tutaj sobie przyspieszyć nasze badania. No i możemy sobie zwiększyć o chyba jedno badanie. Także za chwilę to zobaczę, jak to wygląda. A nie, możemy sobie zwiększyć o nowe pola, ale o nowe badanie sobie nie możemy zwiększyć. Szkoda. Ale cóż, mamy więcej pól, także myślę, że to spokojnie się tutaj nam pomieści. Więc wybudujemy sobie tutaj jeszcze jeden budynek, którego mi tutaj mianowicie brakuje. To jest budynek odpowiedzialny za nic innego jak prowadzenie badań naukowych również, które są bardzo istotnym tutaj punktem pod względem odkryć naukowych, w sensie takich jak ulepszenie jakichś tutaj poszczególnych budynków. Jest to dla mnie bardzo ważne, bardzo istotnym punktem oczywiście tutaj całej rozgrywki. Dzięki temu no możemy, jesteśmy w stanie tutaj naprawdę zdziałać bardzo wiele. Dobra, myślę, że transformator tutaj nikomu nie będzie przeszkadzał, ponieważ innego miejsca sobie nie wyobrażam w tym momencie. Budynek jest, transformator jest. Dobra, czyli tutaj już ekspedycją po raz kolejny wróciły, z tym, że nie mamy miejsca na kolejne materiały. Musimy poczekać, aż one po prostu zostaną. O właśnie, kolejne materiały przybyły. Ciebie jeszcze możemy, ciebie też, ciebie na razie nie i ciebie na razie też nie i ciebie pewnie też nie, ponieważ twój genom już jest wystarczający będzie, żeby po prostu tutaj to wszystko zrealizować już na 100%. Dobra, czyli ty już mi nie jesteś potrzebny, tutaj sobie weźmiemy jeszcze, sobie powysyłamy tę ekspedycję w nowe miejsca, może coś ciekawego po prostu nam się tutaj ujawni. Galeminus, tak, Galeminusa jeszcze tak naprawdę na tej wyspie, w naszym parku w ogóle chyba nie miałem, albo nie, bynajmniej tutaj tak, bo to jest dopiero w tym momencie odblokowane.
Dobrze. Nie, nie chcę z rekreacji, chcę tutaj na razie tylko z nauki. Na razie mnie tylko nauka interesuje, żeby po prostu takie, takie zadania wykonywać. Tak, da się zrobić, nie ma problemu. ACU musimy ulepszyć o jeden poziom, więc sobie poszukamy zaraz tutaj, gdzie jest ACU w innym miejscu, ale pierw tutaj ten centrum odkryć sobie musimy zrobić. No i chyba tutaj jest zniżka nie inna jak zniżka cenowa. Dobra, postawimy sobie też transformator, nie, postawimy sobie nową elektrownię, ponieważ takich elektrowni mi w tym momencie tutaj brakuje. Mamy za mało prądu, zdecydowanie za mało prądu. Jak widzicie też coś zostało odblokowane w sensie tutaj ogrodzeń i najprawdopodobniej jest to nowe ogrodzenie, aczkolwiek go nie widzę. Najprawdopodobniej to jest nic innego jak ten mur. Więc tak to w tym momencie wygląda. Ja muszę tutaj zasilanie zrobić do naszego parku. A w tym momencie, no cóż, można powiedzieć, no mamy Tyranozaurusa, którego w tym momencie sobie wypuścimy z naszego inkubatora. Dzięki temu mamy tutaj pierwszego dinozaura na tej wyspie. Mało tego, jeszcze dinozaura, który jest dinozaurem mięsożernym. A więc jak widzicie, o, coś pięknego, piękny dźwięk. Powiem wam, że jeśli chodzi tutaj o Jurassic World, to powiem wam, że to jest gra naprawdę niesamowita. Dobra, ja pierwsze co, to biorę sobie tutaj śmigłowiec, którego tak naprawdę jeszcze nie mamy. Czyli musimy wbudować ACU w pierwszej kolejności, ponieważ ten budynek będzie mi teraz najbardziej potrzebny do całej rozgrywki. Czyli gdzieś jak tutaj się zmieści, to go postawimy. Tak, fajnie. Zaczyna mi brakować pieniędzy. Ale to chyba wszystko tylko wyłącznie moja wina, ponieważ trochę źle już tu inwestuję od samego początku, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i tak jak powinno to wyglądać. Ok, na razie sobie te materiały tutaj, które tak naprawdę mam, posprzedaję, a te, których nie mam, to po prostu je pozostawiam. O, świetnie. Na razie więcej nie możemy, niech to się spokojnie tutaj nam ustabilizuje. ACU jest w trakcie budowy i pierwsze co, no mieliśmy tutaj drogę postawić, jeszcze jej nie postawiłem za blisko. Tak, dobra, czyli mamy drogę. Pierwsze co, ja tutaj wezmę sobie śmigłowiec i za pomocą właśnie takiego śmigłowca, oczywiście jak wybuduję mi ten budynek, za pomocą takiego śmigłowca udam się do wybiegu tyranozaura, właściwie do naszej felęgarni, gdzie właśnie tyranozaurus w tym momencie przebywa, ponieważ no muszę zrobić coś takiego jak go uśpić na tą chwilę, chociażby w takim celu, żeby on nam tutaj bo on nam to zacznie szaleć, ponieważ on ma zbyt mały wybieg. Prawdopodobnie to jest tylko spowodowane tym, że ma tutaj zbyt dużo drzew, a zbyt mało przestrzeni osobistej. Dobra, lecimy, podlatujemy do tyranozaura. Mam nadzieję, że za chwilę go uda nam się uśpić. Oczywiście możemy zejść trochę niżej. Możemy też przybliżyć. Piękny strzał. Kolejny strzał. Myślę, że trzy strzały w zupełności wystarczą, żeby go uśpić. Tak, i on już śpi. Dobranoc. Dobranoc, Tikex. Dobra, jak tu wygląda sytuacja? Komfort jego spadł, chociażby z tego względu, że no, liczba drzew też jeszcze nie jest taka, jaka powinna być, no, ale już tyranozaura tak naprawdę mamy w naszym wybiegu, także ja tutaj postaram się mu coś wybudować. Wybudować mu zagrodę, jego prywatną zagrodę. Oczywiście to będzie ogrodzenie elektryczne. No i myślę, że sobie coś wywalniemy w ten sposób, że oczywiście całe ogrodzenie elektryczne może to nie będzie, ponieważ nie widzę takiej potrzeby. Chociaż częściowe takie ogrodzenie nas tutaj zadowoli.
Dobrze, mi się to zaczyna podobać. Okej, świetnie. Reszta ogryzania po prostu, jak będzie musiała być, to będzie po prostu tutaj już zrobiona za pomocą... jakby to się dobrze określić, za pomocą zwykłego ogryzania. Najważniejsze tylko ogryzanie jest tutaj od strony odwiedzających, gdzie po prostu może to zwierzę sobie swobodnie, że tak powiem, rozwalić to ogryzanie i się stamtąd wydostać. Dobra, czyli przynosimy naszego Tyranozaurusa w jego nowy wybieg. No i oczywiście tutaj od razu buduję karmik dla naszego Tyranozaura. Nawet dwa takie karmiki. W tym momencie też ja jestem już bardzo osłabiony finansowo. Mam nadzieję, że się za chwilę tutaj nie załamię. Damy sobie z tym radę. Tak, sto parę tysięcy. Transformator jeszcze do tego dojdzie. Czyli koszta tu są naprawdę bardzo wielkie. A gości jak nie widzę, tak nie widzę. Czyli musimy tutaj się skupić teraz na zainkubowaniu jakiegoś małego dinozaura, najlepiej roślinożernego, czyli najszybciej Strutominusa. A najlepiej to od razu dwa takie dinozaury. Dzięki temu może w końcu zaczniemy zarabiać w naszym parku tak jak powinniśmy. Dzięki czemu też powinny pojawić się tutaj u nas niedługo pierwsi goście, którzy no, zaczną płacić w naszym parku duże krocie pieniężne. Dobra, 170 tysięcy, ja tutaj miałem ulepszyć to upgrade speed. Dobra, nie ma problemu, upgrade speed możemy sobie ulepszyć. Tak, o jeden tylko mi się ulepszy, także 20 tysięcy to jest też jakiś duży koszt, także ja sobie to zadanie jak najbardziej wykonam, dzięki czemu dostanę dodatkową kwotę 125 tysięcy. No i Strutominusy są gotowe, także ja sobie te dwa okazy w tym momencie wypuszczę na wybieg. Dzięki czemu właśnie też w pewien sposób zacznę już pomału tutaj przyciągać uwagę gości. Oczywiście drugiego Strutominusa też, no i nic innego tutaj mnie nie czeka jak od razu zainkubowanie na przykład jeszcze jednego okazu. No i oczywiście jeśli mnie stać, ale wiem, że mnie w tym momencie na to nie stać, bo bym sobie kupił z chęcią Ankylosaurusa, który kosztuje 700 tysięcy. No niestety muszę się w tym momencie wstrzymać z kupnem Ankylosaura. Gdzieś tutaj jeszcze jeden karmik chyba był. Przesadziłem z tymi karmikami niepotrzebnie. No ale cóż, musimy chwilę poczekać, aż coś tak naprawdę tutaj uda nam się zarobić. Dobra, Strutominus jest jeden gotowy, także w tym momencie już go też wypuszczam z inkubatora. Drugi za chwilę też zostanie, o właśnie, drugi już też może zostać wypuszczony. Także w tym momencie już mamy tych Strutominusów aż 3. No i czwarty gdzieś tam za chwilę się nam wyłoni. Także park pomału powinien zdobywać tą populację, popularność. Populacja to jest nic innego przecież jak... Woodland. Co to jest Woodland? Nie mam pojęcia, chyba jakieś nowe wykopaliska. Chyba Woodland, tak, chyba jakieś nowe wykopalisko znajdujące się w Woodland. Czyli gdzie to mogłoby być? Chyba możemy sobie sprawdzić, może to być, mogą to być gdzieś USA, aczkolwiek oczywiście nie muszą to być USA. Kanada, dobra, sprawdzimy sobie inne miejsca. Argentyna, nie. Tutaj też Argentyna, Madagaskar wiem, że też nie. No powiem wam, że no tych miejsc jeszcze do odkrycia jest naprawdę sporo. Jeśli chodzi tutaj o wszystkie dinozaury.
Ale Woodland, nie wiem o co tutaj dokładnie biega w tym wszystkim, ale mam nadzieję, że się później oczywiście dowiemy. Galliminusa myślę, że byśmy mogli to zrobić, ale no na razie mnie nie stać. Nie stać mnie na to, żeby w ogóle tak naprawdę w tym momencie cokolwiek kupić. Dobra, rozpoczynamy sobie kolejną tutaj misję z kategorii nauki. Musimy sobie zrobić tutaj walność, właściwie zdjęcie, przynajmniej, które będzie kosztowało nas 10 tysięcy dolarów. Mam większy problem, mam większe zmartwienie, ponieważ nie mam, jakby to wam powiedzieć, nie mam środków na wybudowanie rangera. Jak tu wygląda nasz tyranozaurus? Gdzie on się w ogóle tutaj schował? Wygląda na to, że jest bardzo zadowolony z tym, że nie ma on jeszcze na swoim wybiegu wody, która jest mu też potrzebna do przetrwania. Więc za pomocą tutaj nawigacji GPS-a szukamy naszego tyranozaura. O, właśnie się wyłonił. Biegnie do innego miejsca. Dobra, grassland. Dobra, czyli prawdopodobnie mu tu troszkę brakuje tutaj trawy. Ale za chwilę tym się też zajmiemy. Dodamy troszkę tutaj trawy. Mam nadzieję, że dokładnie o to tutaj w tym momencie chodzi. Dobra, gdzie jest T-Rex? Dobra, on gdzieś w tych krzaczorach tutaj siedzi. Nie jestem w stanie zobaczyć, gdzie on jest. Chyba gdzieś w tym miejscu. Ja go tu myszką postaram się poszukać. O, gdzieś tutaj jest. Za chwilę wyjdzie. O, tak, wyszedł. Dobra. Czyli udało nam się poprawić tutaj ten jeden poziom. Jak widzicie, no T-Rex będzie chyba pomału zmierzał, żeby się napić, albo może i nawet coś zjeść. Miejmy nadzieję, że chodzi tutaj o tą drugą opcję, czyli po prostu się napicia. Dobra, udało nam się chyba tutaj coś na tym zarobić, także Metria Centaurus też może być, zostać, może być sprzedany. Więc sobie jeszcze taką jedną ekspedycję w jego kierunku po prostu wyślę. Oczywiście tutaj ekspedycje wysyłam te jak najtańsze. Na razie po prostu, żeby tylko wyjść z tego kryzysu pieniężnego. Oczywiście jest jeszcze mały sposób, żeby cokolwiek zarobić, mianowicie tutaj chodzi o budynek Ranger Station, czyli taki budynek sobie możemy postawić, no i możemy tutaj za pomocą naszego rangera, za pomocą naszego aparatu, że tak powiem, zdziałać niesamowite cuda. Ale dobra, na razie mniejsza o to. Musimy tutaj sobie postawić naszego rangera, żeby on już tutaj pomału mógł zacząć funkcjonować tak jak się należy. Czyli tak musimy jeszcze gdzieś umieścić chociażby ten najtańszy transformator. Chociażby powiedzmy, że gdzieś w tym miejscu. No i nie ma chyba problemu najmniejszego już z tym wszystkim. Niech tylko transformator, o właśnie, zadziała. Na koncie mamy 60 tysięcy, 66, czyli nasz park już tak naprawdę zarabia, zaczyna zarabiać tutaj pieniądze. A nasz T-Rex gdzieś tu cały czas się ukrywa. Ukrywa się w tych zaroślach, także to jest dość niemiłe dla naszych zwiedzających, ponieważ no mało co sobie tego T-Rexa tak naprawdę mogą obejrzeć. Dobra, niech nasz tutaj ACC, znaczy ACC mamy tutaj, niech nasz Ranger Station się wybuduje. No i myślę, że wtedy będziemy mogli sobie śmiało przystąpić do chociażby pierwszego wyjazdu samochodu. No i naszym zadaniem takim jest przede wszystkim, gdzie teraz nie wjadę do tego tyranozaura, jest zarobienie sobie 10 tysięcy, właśnie inaczej, możemy zarobić, znaczy musimy zrobić zdjęcie, które jest warte przynajmniej 10 tysięcy dolarów, dzięki czemu właśnie uda nam się tutaj zarobić znacznie większą i pokaźną kwotę.
Więc to ja postaram się zrobić takie zdjęcie o łącznej kwocie 10 tysięcy dolarów. I wiem, że to będzie bardzo trudne. Ponieważ tutaj z pierwszego zdjęcia nic nie zrobiłem, no proszę. Dobra, mamy coś tu, tak, tylko 1000 dolarów. Także no niestety w ten sposób to ja nic tutaj nie zdziałam. Dobra, musimy sobie usunąć tą bramę jedną. Cancel. Nie jestem w stanie usunąć. Jestem. Dobra. Czyli udało nam się tutaj też trochę na tym zarobić. Nasz samochód za chwilę powinien wrócić, a ja tutaj wyposażę wybieg tyranozaura w bramę wjazdową, dzięki której teraz będę mógł po prostu dostać się do środka. No i co najważniejsze, będę mógł zrobić mu fotkę. Myślę, że taką fotkę, która będzie warta przynajmniej 10 tysięcy dolarów, po czym oczywiście zrobimy sobie tutaj to zadanie, jak nasz, postaramy się zrobić zdjęcie oczywiście T-Rexa, takie zdjęcie, w którym będzie on jadł. Oczywiście będzie ciężko, ponieważ w nocy bardzo słabo tutaj są widoczne te zdjęcia. Bardzo ciężko się gra ogólnie w nocy. Szkoda, że nie ma tutaj, że tak powiem, takich stref czasowych odnośnie rano, dzień, noc. Rano, dzień, noc, tak, oczywiście. Dobra, gdzie jest nasz tyranozaur w tym momencie? Szkoda, że one nas tutaj nie gonią. To jest taka mała wada. Ale chyba go widzę gdzieś tutaj. Albo i nie. No muszę wam powiedzieć, że słyszę go, ale go nie widzę. I to jest takie dość ciekawe spostrzeżenie. Coś słyszeć, a nie widzieć. Ja w tym momencie się tutaj rozglądam dookoła samochodu, ale go niestety, jak wspomniałem wcześniej, nie widzę. Ja tutaj się jeszcze oczywiście przejadę po tym wybiegu T-Rexa. O proszę, jest. Czyli tak jak mówiłem, on teraz będzie jadł, także to będzie duży plus dla mnie. Omciu. Pięknie, chyba udało mi się dzięki temu dwa zadania od razu wykonać. No bo i też nie, Lifefoot. Nie, dobra, on ma tutaj zjadać z... on tu ma zjadać normalnie żarcie, a nie żywe żarcie. Czyli najszybciej można tutaj wykonać takie zadanie za pomocą Galeminus, czy Galeminus, skrótu minusa, który będzie sobie po prostu na wybiegu jadł, że tak powiem, zieloną trawkę. Może sobie gdzieś to postawimy w tym miejscu, dobra. Czyli one teraz będą chyba się tym raczyły za chwilę. Także ja postaram wziąć naszego Rangera i jak najszybciej dotrzeć do Galeminus, żeby po prostu zrobić im takie zdjęcie w momencie, gdy one będą sobie przy tym jadły. Dzięki temu wykonam kolejne zadanie, uzyskam tutaj kolejny wzrost na pasku z dziedziny nauk, dzięki czemu no, będę mógł szybciej zająć się robieniem tutaj, że tak powiem, głównej misji z nauki, która też jest tutaj bardzo dużym, istotnym punktem, ponieważ dzięki takiej misji będę w stanie po prostu zarobić aż 2 miliony dolarów, ale niestety też będzie trzeba wpierw to zainwestować. Dobra, są dinozaury, które jedzą i mamy fotkę. Tak jest, chociaż jeden udało się, jednego się chociaż udało chwycić, który w tym momencie jadł. Także fajnie, udało się nam zrobić 100 tysięcy. Także pniemy się tutaj ku górze, a ja sobie w tym momencie odblokowuję, czy też nawet przyjmuję kolejne zadania z dziedziny nauki. No i w tym momencie możemy sobie wystartować z zadaniem. No i powiem wam bardzo trudne zadanie.
Można zrobić 2,5 miliona na tym zadaniu, ale powiem wam, że to jest bardzo trudne zadanie do wykonania, w moim przypadku bynajmniej, na tę chwilę. Ale postaramy się oczywiście takie zadanie wykonać. Zobaczymy, co w ogóle z tego, że tak powiem, wyniknie, ale no, zobaczymy za chwilę. Dobra, myślę, że możemy ciebie sprzedać, ciebie też, chociaż jakąś część pieniędzy odzyskamy. W tym momencie, no aha, jeszcze Gary Minus, którego Hasmosaurus, którego tak naprawdę jeszcze też nie mamy tutaj. O Boziu. Bardzo teraz trudne wyzwanie przede mną ogólnie czeka. Przynajmniej dwa dinozaury jestem w stanie od ręki, że tak powiem, zainkubować. To tam jest najmniejszy w tym momencie problem, jeśli chodzi o to zadanie, ale no, wymaga naprawdę ogromnych kosztów, których no, niestety nie jestem w stanie teraz w ogóle ogarnąć. Tego jestem 800 tysięcy, tak fajnie, świetnie, fajna cena, żeby w ogóle to ogarnąć. Tego to jeszcze, kurde, mamy Archaotominus. Ja pierdzielę, jakie są te trudne nazwy tych wszystkich dinozaurów. Dobra, czyli mamy tak, mamy Metriancentozaura. Mamy. Możemy go sobie zainkubować. On ma powyżej 80%, czyli z tym nie ma żadnego problemu. Deinonychusa też mamy 100%, czyli też z nim by nie było jakichś większych problemów z inkubacją. Czy też z wykonaniem tego zadania, tylko tutaj sobie cofniemy, ponieważ mi to jest niepotrzebne. Dzięki temu też będzie tańszy. Tak, czyli dwa dinozaury jestem w stanie bez problemu sobie zainkubować. Nie, dziękuję. Na razie się muszę tutaj skupić na głównych zadaniach, głównej misji. Tego możemy sprzedać śmiało. Tego też, czyli udało nam się tutaj zarobić ponad gruby milion dolarów. Co więcej, można tutaj dodać bardzo ciekawe spostrzeżenie. Tutaj mamy też multum do odblokowania, przede wszystkim jakichś usprawnień, jakichś tutaj ulepszeń. Możemy tutaj zająć się Indominusem Rexem, no ale to jeszcze kosztuje, żeby po prostu coś takiego wykonać. Archeonotominus, tym się na razie zajmiemy, żeby on mógł osiągnąć 90% DNA, czyli sobie po prostu w tym momencie znajdziemy, poszukamy gdzieś na mapie, gdzie właśnie takiego dinozaura będziemy mogli sobie wydobyć jego materiał genetyczny. Mam nadzieję, że gdzieś na wierzchu, gdzieś na widoku. Na razie nic nie widzę. Dobra, czyli będzie trzeba gdzieś poszukać tutaj w Azji. Dobra, mamy Archeodominusa. Gary Minusa też musimy tutaj się skusić na to, żeby wydobyć jego materiał genetyczny. Jeszcze mamy tutaj, przeoczyłem, ale myślę, że to nam się szybko zwróci. 85% genomu, 85%, czyli to będzie bardzo trudne zadanie do osiągnięcia. Hasmosaurusa, czy ja w ogóle mam Hasmosaurusa w swoim tutaj zestawieniu? Ceratosaurus, jak jest, to ma na pewno poniżej 100%.
Hasmosaurus. No niestety nie, Hasmosaurus jest. Ma 52%. Także następnym ekspedycjom też tutaj będą wysyłał, ponieważ on jest od głównego zadania, także będę wysyłał w jego kierunku, w taką stronę w ogóle. Ja oczywiście tutaj też będę musiał się zająć budową wybiegów dla tych dinozaurów, które muszę w ogóle tutaj przyjąć. Galliminusy i Hasmosaurusy to chyba nie będzie tematu z tym jakiegoś większego problemu, ponieważ mogę je umieścić w tym wybiegu, co mam tutaj przygotowane od samego początku. I chyba nawet też tak sobie to wszystko tutaj rozegramy. Jak sobie radzi mój Tyrannosaurus? No myślę, że sobie radzi całkiem świetnie. Myślę, że jest zadowolony, wystarczająco bynajmniej jest zadowolony. Zobaczymy, jak tutaj nasza elektrownia funkcjonuje. 1,32. W tym momencie mamy mały problem z ponieważ sztormem, ponieważ do nas naciąga duży sztorm. Okej, to są materiały genetyczne, które są mi bardzo w tym momencie potrzebne. No i bardzo dobrze, czyli mam nadzieję, że się po prostu z tym wszystkim tutaj wyrobimy. Czyli gdzieś tutaj mamy jeszcze... O, dobra, szukam jeszcze Hasmosaura, gdziekolwiek on się może tutaj znajdować. Galliminusa też mamy już na 54%, czyli to już jest dobra wiadomość, ale gdzie jest mój Hasmosaurus? Gdzie on tutaj się znajduje? Mam nadzieję, że on ma też swoje takie jedno pole, gdzie właśnie, o właśnie, nie mamy w tym momencie prądu chyba z tego względu, żeby że zostało to uszkodzone przez tornado, które tutaj pędzi w stronę zagrody. Dobra, ja tu biorę od razu Rangera, no i nic innego mi nie pozostaje, jak oś się cofie Ranger. No, poniosę niestety bardzo duże koszta naprawcze za to wszystko. Ja teraz tutaj mknę w stronę Japy, że będzie bardzo ciężko. Powiem wam, że będzie bardzo ciężko, żeby z tego wyjść. Mam nadzieję, że tornado nie dotrze do naszego tutaj wybiegu Tyrannosaura. Gdzie to ono w ogóle jest? Gdzieś tutaj się trzymie brzegu. No i tak niech, niech też pozostanie. Niech pozostanie na brzegu. Ja tutaj jadę do tego punktu, gdzie muszę się w tym momencie udać. Mam nadzieję, że uda mi się to szybko naprawić. No i wam powiem, że teraz trochę zwątpiłem, nie wiem, gdzie mam jechać przez tą całą burzę, która w tym momencie tutaj u mnie panuje. Ale powinniśmy sobie dać tak czy inaczej radę, no i powinniśmy do tego budynku dość szybko dojechać. Dobra, tornado się zakończyło, także nieźle. A gdzie jest ten budynek? No na pewno nie przede mną. Chyba wiem, gdzie jest już ten budynek, więc tutaj sobie, o właśnie, wyślemy już tu sobie samochód, niech ten samochód po prostu ten cały temat ogarnie. Dobra, jak tu wygląda materiał genetyczny? Galliminus o 5% wzrost. Tu niestety mamy na razie wstrzymane, ponieważ budynek jest popsuty. Mam nadzieję, że za chwilę już zostanie naprawiony. Jak tu Galliminus wygląda? To ma 60% z tego, co widziałem. Także już niebawem będziemy w stanie go sobie, że tak powiem, zainkubować, żeby po prostu takie zadanie wykonać. Dobra, mamy chorego dinozaura, także bierzemy sobie też naszego Rangera jak najszybciej przede wszystkim, naszego Rangera. Dobra, nie to, nasz Ranger jest tutaj. Jest w tym momencie zajęty, ale myślę, że sobie poradzi. Cholera, nie mamy tej szczepionki. Pox Virus Medical Requester. Dobra, muszę taką szczepionkę opanować i to bardzo szybko, ponieważ ona będzie mi tutaj
potrzebne szczepionki są tutaj i to jest pasożyt poxvirus, to jest ta szczepionka. Dobra, czyli tą szczepionkę musimy sobie jak najszybciej ogarnąć. A gdzie jest nasz hasmozaurus? Gdzie on tutaj się może ukrywać? Gdzieś on na pewno jest. Z tym, że jeszcze tego dokładnie nie wiem. Hasmozaurus jest tutaj, hasmozaurus jest tutaj, hasmozaurus jest tutaj. Czyli mamy trzy miejsca, gdzie takiego dinozaura jesteśmy w stanie wydobyć. Dobra, szczepionka jest w trakcie tworzenia, także ona jeszcze tutaj nam potrwa z 2 minuty. Mam nadzieję, że więcej dinozaurów nam się nią po prostu nie zarazi. A jakby tak się stało, to rzeczywiście będziemy musieli się postarać o to, żeby wszystkie w bardzo szybkim tempie uleczyć. Dobra, kolejne zadanie z dziedziny nauki, pora wystartować, może będziemy w stanie bardzo szybko je zrobić. Fajne, fajne zadanie, bardzo łatwe mi się wydaje. Musimy utrzymać poziom gości na poziomie 400 przez 2 minuty. Czyli tak to nasze zadanie tutaj mniej więcej brzmi. Także myślę, że da się to zrobić bez mniejszego problemu, a my tutaj sobie wysyłamy kolejną ekspedycję po kolejne materiały genetyczne naszych Uzbekistan, tak, do Uzbekistanu, a hasmozaurusy mamy w Kanadzie, czyli tak to mniej więcej wygląda. Dobra, jak tu wygląda sytuacja z naszym ekspedycją w ten sposób? Dobra, czyli mamy tutaj już szczepionkę opanowaną, także ja jak najszybciej udaję się do zagrody Struta Minusów, gdzie właśnie taką szczepionkę one w tym momencie otrzymią, dzięki czemu no powinniśmy dość szybko, że tak powiem, uleczyć te nasze dinozaury, dzięki czemu po prostu uda nam się już niebawem opanować tą całą sytuację w naszym parku. Dobra, tutaj mamy złoto, 200 tysięcy, no zbyt dużo powiem wam, że tego nie było. Oczywiście tu mamy też inne dinozaury, których tak naprawdę w tym momencie nie ogarniamy, nie potrzebujemy. No cóż, mamy już trzeciego dinozaura chorego, więc musimy sobie, no nie wiem, pomału tutaj w szczepionki inwestować też, ponieważ no to jest nieuniknione. Prawdopodobnie jest nim tyranozaurus w tym momencie. Nie, jest też strutominus, ponieważ on przebywa z tymi innymi strutominusami, przez co one nawzajem się tutaj zarażają. Więc dobrze, myślę, że rozwijanie tutaj naszego parku pomału się poprawia, ale ciągle jeszcze brakuje nam tego, żeby wystartować tutaj z jakimkolwiek zadaniem. Dobra, tu mamy materiały kolejne genetyczne i kurde, wiem, że to jeszcze mi nie starczy na to, żeby po prostu osiągnąć ten genom 90%. Więc chyba jeszcze musimy raz taką wycieczkę sobie po takim materiał genetyczny wysłać. Właśnie i tu mamy 84%, no i zapewne tylko pozostanie na 85%. Dlatego też właśnie poszło o 2%, czyli jest to dobra wiadomość, czyli po zakończeniu tej ekspedycji powinniśmy uzyskać już, mieć możliwość uzyskania przynajmniej 90%, czyli to będzie tutaj dla mnie ta lepsza wiadomość. Ja tu oczywiście sobie wysyłam kolejne ekspedycje po hasmozaura, bo on jest tutaj w tym momencie jednym z moich oczek w głowie. Dzięki temu będę mógł rozwijać swój park. Oczywiście zaczniemy od tych najtańszych dinozaurów. Może niepotrzebnie też tutaj zainwestowałem
na samym początku w tyranozaura, ale zobaczymy, jak to po prostu później się nam rozwinie. Woodland. Nie mam pojęcia, co to jest, ale chyba domyślam się i to będzie najprawdopodobniej jakiś skin tutaj. Woodland, tak. Będzie to skin po prostu dinozaura. Oczywiście wszystko chyba uda nam się odblokować bez mniejszego problemu, ale póki co no, czekamy na tą, na tę ekspedycję. Hasmosaurus 61%. To oczywiście zobaczymy, co jeszcze mamy tutaj do odblokowania. To myślę, że spokojnie. Aha, Islozorna, tak, dobra, czyli po prostu tu mamy już prawie że wszystko odblokowane. Jeśli chodzi o budynki Islozorna, Isla Pena. Czyli myślę, że po prostu to uda nam się wszystko z czasem po prostu odblokować. Tak mi się po prostu to wydaje. Ponieważ dużo jakoś tego też nie mamy. Tu mamy jeszcze Isla Pena, elektryczne murowane. Isla Sorna, 3 gwiazdki. Tu już chyba wszystko sprawdziłem poprzednio. No i tutaj jeszcze mamy fosile, czyli skamienielina, tak? Musimy Isla Pena. Musimy uzyskać komplet misji. To chyba się da zrobić. Isla Pena. Gigantosaurus da się zrobić. Isla Sorna. Też się da zrobić. Tutaj mamy z wersji Deluxe. Sucho minus, Isla Pena też się da zrobić, Isla Sorna, Majungosaurus też oczywiście będzie odblokowany. No i tutaj mamy z upadłego królestwa, czyli Carnotaurus nam pozostał, no i pozostał nam jeszcze Allosaurus. Carnotaurusa Isla Pena, Allosaurus dopiero Isla Sorna. Dopiero w tym czasie uda nam się to wszystko poodblokowywać, no i przede wszystkim ruszyć z całością dalej. Nie wiem, czy mi się uda właściwie teraz osiągnąć ten próg 90%. Miejmy taką nadzieję, że tak się stanie. Ja tutaj po Gali Minusa sobie wysyłam i Hamososaura. Nie wiem, jak tutaj właśnie z Archenotominusem, jak to będzie właśnie z nim tutaj cała sytuacja wyglądała. Także na razie muszę się skupić na tym, co mam. Może, być może uda się, zobaczymy, jak to wygląda w tym momencie. Wygląda to na 88%. Czy to będzie 90%, to się okaże dosłownie za sekundę. No i teraz nie wiem, czy się udało, czy się nie udało. Nie, mamy 89%, czyli musimy jeszcze jedną taką ekspedycję sobie wysłać i mam nadzieję, że ona się tutaj nam powiedzie, ponieważ no nie chcę być jakiś tutaj jakoś bardzo rozczarowany po prostu całą sytuacją. Jak widzicie, no tych miejsc jeszcze mamy tutaj naprawdę mnóstwo do odblokowania. Mamy sucho minusa, jeszcze nie mamy odblokowanego. No musimy bardzo dużo tutaj elementów jeszcze poodblokowywać. A jak to wygląda nasz Gali Minus? Jak to wygląda nasz Gali Minus? Czy jestem w stanie już go zainkubować? Chyba nie, bo on gdzieś tu daleko w polu jest. Hasmosaurus chyba nawet lepiej stoi w tym momencie od niego. Gdzie on jest? Teraz go nie widzę. Tu jest Hasmosaurus, nie. 64%. Gali Minus ma... gdzie jest Gali Minus w sumie? Gdzieś mi uciekł Gali Minus, ale go nie widzę. Tego za chwilę powinniśmy osiągnąć 90%. O, Gali Minus ma 61% dopiero, także też daleko gdzieś tam w polu stoi. Ciebie nie potrzebuję.
Ciebie też nie, ciebie też nie. Tutaj mamy złoto. No, niestety nie wpadły mi te dinozaury, co bym je w tym momencie potrzebował, więc no musimy wysłać ponownie ekspedycję. No i Galminusa też musimy jeszcze trochę pomęczyć, ponieważ jeszcze nam trochę tego DNA cały czas brakuje, a w tym czasie mamy już prawie 2 miliony dolarów na koncie, także myślę, że możemy tutaj zająć się pomału budową jakiegoś wybiegu dla naszych dinozaurów, przede wszystkim tych, które będą brały udział w naszych misjach. Dobra, myślę, że to powinno wystarczyć, żeby załatwić tutaj całą sprawę. Galminus oczywiście teraz jest oczkiem w mojej głowie. Czy my to możemy przyspieszyć, jakoś tu przerzucić? Nie, nie jesteśmy w stanie, ale jesteśmy w stanie zdjąć to. No i możemy sobie w tej kolejności po prostu to teraz DNA odkrywać. Dobra, a ja się biorę, jak mówiłem, za budowę tutaj wybiegu dla naszych dinozaurów, dla naszych małych i większych przyjaciół. Będzie to zagroda, że tak powiedzmy sobie, ciężko powiedzieć, będzie to zagroda bez elektrycznego ogrodzenia. Mam nadzieję, że nie będą nam tutaj robiły jakichś psikusów i po prostu nam nie będą uciekały. Tak, mamy już 90% DNA, dzięki czemu zarobiliśmy kolejne 300 tysięcy dolarów, co jest tutaj bardzo dobrą wiadomością. Dobra, jakoś to musimy tutaj sobie teraz fajnie rozegrać. Dobrze, wydaje mi się, że one już tutaj raczej nie opuszczą tego wybiegu z tej strony. Dlatego też my sobie pojedziemy z tym wybiegiem dalej z tej strony. A tu zbyt blisko są dinozaury w tym momencie. Nie jestem w stanie nic postawić, ale jestem w stanie postawić w tą stronę też nie. No, odsuńcie się od tego ogrodzenia. Ja bym chciał to zrobić w linii prostej, ale niestety chyba nie jestem w tym momencie w stanie. No dobra, i sobie zrobimy coś tutaj w tym stylu. Przedzielimy sobie. Czyli to nawet całkiem fajnie wygląda. Czemu nie mogę tutaj postawić? Może jest zbyt stromo? Dobra, ale cały czas lecimy dalej. Dobra, został tutaj jakiś sabotaż na mnie nałożony. To też może być dla mnie dużym utrudnieniem w całym parku. No i prawdopodobnie zostały otworzone bramy właśnie. I T-Rex w tym momencie najprawdopodobniej mi tutaj uciekł, więc ja tutaj się biorę szybko za zamknięcie bramy. Niestety T-Rex już zdążył wyjść. Także ja tutaj biorę strzałeczkę usypiającą rangera, może sobie kupimy jeszcze jednego rangera, żeby po prostu nie czekać z tutaj tym, zanim on po prostu wyjedzie. Tu sobie montujemy drugą bramę, otwieramy ją, tak, ona się już sama z automatu otworzy. Ile to jeszcze potrwa ten sabotaż? 30 sekund, także te dinozaury sobie spokojnie, że tak powiem, zdążyły, czy też nawet zdążą opuścić ten swój wybieg. Dobra, czyli woda, budujemy sobie jakiś tutaj taras widokowy, czy też galerię widokową. Możemy taką galerię sobie oczywiście jeszcze jedną postawić gdzieś tutaj zaraz na skraju. Tak, i oczywiście tu możemy jeszcze wyposażyć naszą zagrodę w bramę, co też jest tutaj bardzo istotne. O, tu możemy wyżej, świetnie, ona też zostanie otwarta. Dobra, sabotaż całe szczęście już jest zakończony.
Także bramy nam powinien się w tym momencie pozamykać, ale co się dzieje z moim tyranozaurem? Tak, on cały czas biega na wolności, on jeszcze nie śpi. O, właśnie. W złym momencie to powiedziałem, ponieważ już śpi, więc go z powrotem wywozimy do jego zagrody. Inne dinozaury chyba raczej nie zdążyły nam tutaj uciec. Dzięki temu udało nam się po prostu uniknąć jakiejś większej katastrofy w naszym parku. Ale to jeszcze nie koniec tutaj naszej przygody, ponieważ musimy sobie właśnie wyposażyć się, no i trochę uzbroić się w cierpliwość, ponieważ już za chwilę będą wychodziły pierwsze dinozaury tutaj z moich zagród. Okej, tutaj sobie zrobimy trochę pas zieleni. Tutaj sobie zrobimy trochę, o właśnie, trawy zielska, żeby po prostu te dinozaury, które tu będą przebywały, żeby były naprawdę bardzo zadowolone. Ja tutaj sobie jeszcze dodam trochę zielska na tym wybiegu T-Rexa. No i co więcej, myślę, że możemy sobie pomału tutaj, o właśnie, jeszcze musimy sobie luknąć, jak to wygląda z naszymi dinozaurami, na pewno Galeminus, no i jeszcze Hunkosaura, musimy się na nim, Hasmozaura, o tak, Hasmozaurze, musimy się skupić w pierwszej kolejności, żeby osiągnąć 85% genomu, co też nie jest łatwe. Galeminus musi mieć też 85% genomu, także ja już tutaj ekspedycję w tą stronę wysłałem. Mamy tutaj chyba do odblokowania jakieś nowe elementy, możemy odblokować przede wszystkim Indominusa Rexa, którego mam nadzieję, że uda mi się w późniejszym czasie odblokować. Metriankosaurus, takiego dinozaura mógłbym sobie już tak naprawdę ogarnąć, ale Galeminus chyba nie będzie jakiś tutaj bardzo drogi, tak mi się wydaje. Dwie sztuki i cztery sztuki. No powiem, że koszta są duże. Dobra, niech to będzie Metriankosaurus w pierwszej kolejności. Niech już tutaj inkubacja tego dinozaura po prostu trwa. A jak ty uciekłeś mi? Jak ty mi uciekłeś poza zagrodę? Czyli wszystko wskazuje na to, że jednak uciekł mi jakiś roślinożerny. No i teraz muszę ciebie, no niestety, po prostu uśpić, ale ja tą bramę mogę wam otworzyć, ponieważ po to ta brama została tutaj zrobiona, żeby ona była w tym momencie otwarta, żebyście mieli po prostu dostęp do tych tutaj wybiegów. Dobra, wybudujemy sobie tutaj dwa fast foody. Dobra, dzięki czemu też powinna nasza tutaj popularność w naszym parku szybko wzrosnąć. Z tym, że to jest dość na dobrym poziomie, z tym, że brakuje nam tylko tutaj dinozaurów, które, że tak by powiedzieć, podciągną całą tutaj inwestycję moją. Dobra, to wszystkie elementy, które mogę sprzedać, posprzedajemy, wysyłamy kolejną ekspedycję po Galeminusa, jak i też po Hamasozaura, ponieważ jeszcze go tutaj, jego DNA jeszcze jest nam potrzebne, 80%, także już niebawem osiągniemy ten procent 85, także będę mógł też w stanie sobie takiego dinozaura niebawem zainkubować. Dobra, jak tu wygląda sytuacja z tą inkubacją, która jest 44%. Dobrze, czyli po prostu na tym dinozaurze dzisiaj wydaje mi się skończymy w momencie, gdy on już wyjdzie z naszej zagrody, ponieważ już dosyć długo ten odcinek, tak mi się wydaje, że dosyć długo trwa. A my musimy sobie tutaj jakoś tak czy inaczej poradzić z całą resztą dinozaurów. Możemy tutaj sobie zrobić jeszcze jedną zagrodę, możemy sobie zrobić tych zagród znacznie
więcej. Oczywiście będziemy potrzebowali więcej dinozaurów, żeby po prostu nasz park zyskał lepszą popularność. No i oczywiście będziemy potrzebowali do tego najważniejszej rzeczy, jaka jest tutaj nam potrzebna, czasu. Czasu, który możemy poświęcić na całą oczywiście rozgrywkę. A więc na razie się świetnie jeszcze bawimy. Ja tutaj wybuduję w międzyczasie zagrodę dla naszego mięsożernego dinozaura, który niebawem, tak jak wspomniałem wcześniej, zagości tutaj w naszym parku. Okej, oczywiście to nie będzie tylko zagroda dla niego, ponieważ tutaj będą dwie zagrody, ale najważniejsze teraz dla mnie jest skamieliny, które zostały w tym momencie przywiezione do naszego parku, bo dzięki nim tak naprawdę mogę tutaj się rozwijać cały czas. Dobra, świetnie. Galliminusa jeszcze mi tutaj brakuje. Jeszcze brakuje mi przynajmniej, tak mi się wydaje, że jeszcze brakuje mi przynajmniej jednej ekspedycji z Galliminusa, żeby po prostu to zrobić. Więc zobaczymy, jak to wygląda. Gdzie jest Galliminus? Galliminus, tak, 69%. Nie, niestety powiem wam, że jeśli chodzi tutaj o Galliminusa, to potrwa to znacznie dłużej. Dobra, słuchajcie, dinozaur jest już gotowy, z tym, że musimy go jeszcze tylko wypuścić, ale zanim jednak to nastąpi, muszę zakończyć budowę jego wybiegu, ponieważ jeszcze tego wybiegu nie mam skończonego i to też jest tutaj dla mnie dość dużym utrudnieniem. Brakuje nam prądu, więc taką będziemy musieli sobie elektrownię gdzieś niebawem postawić. Dobra, tutaj może być jeden dinozaur, który tak naprawdę będzie tym mniejszym dinozaurem. On jakiegoś tam dużego wybiegu raczej nie będzie potrzebował, żeby po prostu sobie tutaj funkcjonować. Ale za to już ten drugi będzie potrzebował znacznie większego wybiegu. Na razie musimy tak zabezpieczyć, żeby on tutaj nam po prostu z tego wybiegu gdzieś nie czmychnął. Jest to duży dinozaur, także raczej wątpię, żeby gdzieś tutaj próbował się przecisnąć tam na tym wybiegu. A my lecimy tutaj do naszego, o właśnie. Musimy jeszcze postawić sobie co najważniejsze, jakiś karmik, który jest potrzebny. No i przede wszystkim jeszcze miejsce, gdzie nasze dinozaury będą mogły się swobodnie napić wody, czyli nic innego jak poidło, z którego będą w naszych parkach korzystały. Jakaś też większa ilość po prostu drzew, która też jest potrzebna do funkcjonowania. No i oczywiście tutaj trawa. Trawa, gdzie po prostu nasze dinozaury będą mogły sobie spokojnie na niej hasać. Dobra, czyli wygląda tutaj materiały genetyczne przywiezione, Galliminusa. Dobra, resztę sprzedajemy. To, co jest nam niepotrzebne, to śmiało mogę sprzedać. Dzięki temu też udaje nam tutaj się zarobić pokaźną kwotę. No i jeszcze tak naprawdę wycieczki po Galliminusa będą trwały, dopóki nie zostaną, on po prostu nie zostanie on przeze mnie tutaj odblokowany. Dobra, myślę, że to na razie wystarczy. Ja teraz sobie tylko podlecę tutaj bliżej tradycyjnie śmigłowcem w celu uśpienia tego dinozaura w momencie, gdy on będzie opuszczał już zagrodę, żeby nie doszło do jakiegoś takiego niepotrzebnego incydentu związanego z zagryzieniem jakiegoś mojego mniejszego dinozaura. No, następnym dinozaurem, który będzie opuszczał ten wybieg, chciałbym, żeby to był Galliminus, ale czy tak też będzie, tego nie wiem. To się okaże dopiero później. Dobra, na razie samolot opuszczamy i bierzemy sobie inkubator i wypuszczamy naszego
dinozaura. Dobra, nasz dinozaur już jest w trakcie wypuszczania, czyli my tutaj możemy już w niego strzelać strzałkami usypiającymi, także on już powinien spać. Tak, i on już śpi. Nasz dinozaur sobie w tym momencie tutaj słodko śpi, także to już jest dość fajne tutaj zjawisko, jego sen, ponieważ on tutaj został przeze mnie uśpiony. No i nic innego mi nie pozostaje, go teraz przetransportowaniem do jego własnego wybiegu. Czy ja mogę jeszcze go tutaj uchwycić? Mogę, ale nie mogę już nic z tym zrobić. Dobra, czyli jak to wygląda z Galliminusem? Ekspedycja trwa. No i myślę, że możemy taką ekspedycją ponownie sobie tutaj wypuścić. Wypuścić w stronę Galliminusa. Oczywiście znowu jest zbyt mało tego materiału genetycznego, żeby po prostu już to zadanie wykonać tak, jak powinno być wykonane. Ale no cóż, co więcej można wam tutaj powiedzieć, jeśli wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarze oraz subskrypcję, a my się widzimy już niebawem, bo w kolejnym odcinku. Mówię wam w tym momencie cześć i czołem.